Czasem wystarczy sekunda, żeby zmienić swoją perspektywę. Niekiedy wystarczy jedna rozmowa, żeby zmienić swoje poglądy. Wyjątkowi rozmówcy, wyjątkowe VIP-y i zupełnie wyjątkowa sytuacja. Czy świat widziany z perspektywy wózka jest inny? Myślisz, że jesteś odważny? Sprawdź się. Zobacz, kto tu jest niepełnosprawny. Przechodzimy do części, żebyś dokończyła zdania po mnie. Moje motto życiowe. Kurczę, wiesz, że nie mam? Niemożliwe. Naprawdę. Niemożliwe. Nie chcę się ograniczać. Raz przyświeca w życiu taka myśl, a następnego dnia inna. To takie nudne, gdybym miała tylko jedno motto, typu na przykład zawsze do góry. A jak spadniesz na dół, to co? A ja ci pokażę takie coś. Takie moje motto, które mam wytatuowane. Ja ci też coś pokażę. Dobra? No. Czekaj. Don't be afraid to fall, be afraid not to try. Nie bój się porażki, bój się nie spróbować. A tu nie widzę zupełnie. Maszeruj albo gin. A czyli jednak coś masz. No widzisz. Przypomniałam sobie. Pierwsze zarobione pieniądze jako dziennikarka. Winogronka. Była jakaś taka rubryka z życia miasta. A coś więcej? Takie krótkie obrazki, ciekawe, trochę satyryczne, humoryczne z Zielonej Góry. A moja praca to? Moja pasja. Kojarzy mi się zmienność. To, że codziennie robię coś innego, rozmawiam z innymi ludźmi. Oczywiście są elementy stałe, takie jak kolegium redakcyjne, ale są też dużo zmienności, że się dzieje bardzo dużo nowych rzeczy. Fajnie. A jestem szefem. Jestem szefem. Jestem kierownikiem działu łączności z czytelnikami Gazety Lubuskiej. A masz kogoś pod sobą jeszcze? Tak. Mam dwie świetne pracownice. No to w takim razie cię zaskoczę pytaniem. Sporty ekstremalne to dla mnie? Tak sobie zaplanowałam, że wystartuję w biegu przeszkodowym, właściwie nigdy wcześniej tego nie robiąc. Nawet nigdy wcześniej nie biegając, bo nie cierpię biegać. Nie lubię bardzo biegać, a pobiegłam. W życiu jestem. Jestem. W życiu jestem. Po prostu jestem. Po prostu jestem. Staram najlepsza, się. Najlepsza odpowiedź. Brzydzę się. Brzydzę się ludźmi, którzy nie szanują innych. Którzy nie szanują przyrody, nie szanują innych ludzi. I nie szanują tego, że drugi człowiek jest odrębną historią i może mieć inne spojrzenie na świat. Zazdroszczę. Zazdroszczę. Nie, chyba nie zazdroszczę, dlatego że właściwie jakieś tam swoje marzenia, swoje plany realizuję. A jeśli ktoś robi coś fajnego, to ja też mogę to robić. A propos planów, które realizujesz, marzę o? Marzę o wyjeździe do Brazylii. A proszę. Chciałabym zobaczyć rzeczywiście. A propos twojej pracy, czytanie gazety rozpoczynam od? Od własnych artykułów. Chcę zobaczyć, czy na pewno wszystko jest ok, bo zawsze bardzo, bardzo długo sprawdzam swoje artykuły. Chcę zobaczyć, czy na pewno wszystko wyszło tak, jak chciałam. Fantastycznie. Czas wolny spędzam na? W klubie sportowym, czytając książki. Albo zmieniając mieszkanie. Właściwie co,
3-4 miesiące mam praktycznie pozmieniane 50-60% mieszkania. Ojej, żartujesz. Nie. W tym roku was 6 razy miałam to gotowe. Dobra, fantastycznie, dzięki wielkie.